Dzisiaj jesteśmy w Łęgu dębowo-jesionowo-wiązowym, czyli w takim rzadkim nadrzecznym Łęgu na pierwszej terasie zalewowej. Jesteśmy w okolicach Prawikowa i Malczyc w krainie Łęgów Odrzańskich. No i spróbujemy zobaczyć te Łęgi zupełnie z innej perspektywy. Gdzieś tam za nami Wielki Dąb, lipa, wiąz. Chociaż tej lipy tu jest mniej niż w Grądach. No i spróbujmy polatać tak, jak latają ptaki pomiędzy gałęziami. Łatwe to nie będzie, ale zobaczcie, co tu jest, jak to wygląda. Ogromne, długie mamy ramię i fruniemy do góry teraz między jesionami i wiązami i wracamy do dębów i do lip. Nie jest to proste, bo nie latamy dronem. Dronem nie da się latać między gałęziami. Trochę latamy jak latające tu ceiki. Trochę latamy jak ptaki, jak wilgi, jak przebywające tu inne gatunki. To jest właśnie magia i struktura tego lasu. Trochę to zabawne. Ale chcę, żebyście poczuli, jak wygląda ten Łęg, jaka to jest gęstość tego Łęgu. Fruwamy na wysokości około 13 metrów. Pomagam sobie takim specjalnie do tego zrobionym kijkiem, który świetnie fruwa i może was trochę zabrać w świat, którego na co dzień nikt z nas nie ma. Uderzamy o gałęzie, fruwamy nad pokrzywami. Jesteśmy w tylu różnych dziwnych miejscach, że sam się dziwię, że to się udaje. Przede wszystkim pachnie tu bardzo mocno. Pachnie tu takim gęstym lasem, roślinami wargowymi, liśćmi jasnoty, ale też pachnie taką głębią i zielonością tego lasu.